Wbrew ogólnemu przekonaniu, roboty są już częścią naszej rzeczywistości. Wręczają nas w nielubianych obowiązkach domowych, od zmywania po odkurzanie i czyszczenie podłóg, w niebezpiecznych czynnościach takich jak przeszukiwanie zaminowanych terenów oraz w komunikacji czy medycynie. Roboty są również wśród nas jako zabawki. Szerokie pole do popisu mieli uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Gorlickim Centrum Kultury. Zajęcia rozwijają w dzieciach kreatywność. Dzieci uczą się budować roboty z zestawów Lego. Czyli jest to skierowane do pasjonatów Lego, pasjonatów elektroniki, pasjonatów programowania. Tutaj mamy przykład robota, który został stworzony przez kursantów właśnie na dzisiejszych zajęciach. Mamy tutaj zamontowane koła na serwonapędach, czujnik podczerwieni, czujnik koloru. Po zaprogramowaniu taki robot będzie mógł wykrywać przeszkody, będzie mógł jeździć na przykład po tej sali, nie obijając się o ściany czy o inne elementy wyposażenia, ponieważ będzie wiedział, w jakim środowisku się znajduje. Dzieci podczas takich zajęć uczą się właśnie programowania, konstruowania robotów. No i oczywiście staramy się pokazać, że nauka przedmiotów ścisłych ma sens, że to nie jest tylko po to, żeby im uprzykrzyć dzieciństwo. No i oczywiście dla dzieci to jest świetna zabawa. I mali, i duzi zajmowali się konstruowaniem i programowaniem prawdziwych robotów. Tak, w domu czasami układam klocki Lego, ale ostatnio dostałem takie techniki i skłoniło mnie do tego. Tak lubię poukładać. Wizja kolejnych rozwiązań, jakie dziedzina robotyki przyniesie w następnych dekadach, skłania do refleksji nad tym, jak niemal w naturalny sposób roboty stały się częścią naszego życia. Bez wojen, walki, utraty naszej suwerenności, jak to przedstawiały hollywoodzkie produkcje, a w sposób pomocny i przyjazny.